Witajcie moi drodzy, nasze kolejne spotkanie, studium Biblii w kontekście Ewangelii Jana, dzisiaj rozdziały od 7 do 11. Zawsze rozważanie to biblijne, to studium biblijne bazuje na waszych pytaniach, które zadajecie wcześniej w kontekście właśnie tych omawianych w danym tygodniu rozdziałów, tak? Także bardzo dziękuję za te pytania. Często jest tak, że omawiamy ważne kwestie i właściwie zawsze przynajmniej jedna kwestia powstaje, która jest bardzo ważna. Tydzień temu analizowaliśmy kwestię boskości Jezusa Chrystusa na podstawie głównie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. Myślę, że są to bardzo i wiem, że były to bardzo pomocne myśli dla kilku osób, które były wychowane tak w religii, w której nauczano, że Jezus Chrystus jest zaledwie aniołem, archaniołem, Michałem, zaledwie pierwszym stworzeniem, ale na pewno nie Bogiem. Dlatego te kwestie tak ważne jest, byśmy dzisiaj analizowali. Dzisiaj również, myślę, przynajmniej jedna kwestia będzie skłaniać do refleksji, do zastanowienia. Ja też od razu chcę podkreślić, moi drodzy, ja nigdy nikomu nic nie narzucam. Witaj, Beatko, dlatego, że ja nie jestem niczyim panem. Witaj, Paulinko, nie jestem panem czyjejś wiary. Nie jestem ani jakimś, nie wiem, przewodnikiem, za którym ktoś ma iść, bo każdy ma iść za Jezusem Chrystusem. Jestem jedynie tym, który wykłada Słowo Boże, jestem waszym bratem w Chrystusie. Oddałem swoje życie Chrystusowi. I daleki jestem od tego, by komuś coś tam narzucać, co nie znaczy, że nie mówię o ważnych kwestiach, co nie znaczy, że nie mówię o trudnych kwestiach, co też nie znaczy, że pojawiają się ludzie, którym się to nie podoba. Wiecie, mnie to jak gdyby, witaj Moniko, w żaden sposób nie porusza, dlatego że ja wyszedłem z religii, w której byłem 40 lat, nie po to, by być znowu podporządkowany jakimś ludziom. Jeszcze raz, ja nikomu nic nie narzucam, ale mówię otwarcie. Bogusława witam, chociaż czasami wiąże się to z jakimkolwiek potępieniem w moją stronę, ale to już, tak jak mówię, nie ode mnie zależy. Zawsze, gdy głosi się prawdę, gdy mówi się prawdziwe rzeczy, które są w sprzeczności z jakąś tradycją chrześcijańską, no, powoduje różne reakcje, tak? No, ale nie mi to osądzać, kochani. Każdy z was jest sługą Chrystusowym i tak samo ja, jak i ty, wszyscy staniemy przed niedługo, przed Trybunałem Chrystusowym. I obyśmy przed tym Trybunałem stanęli, moi drodzy. Zanim przejdziemy do analizy dzisiejszych pytań, jeszcze raz bardzo serdecznie was witam. Schylmy swoje czoła i skupmy się w modlitwie do Ojca. Ojcze nasz niebiański, drogi Boże, zasyłamy ci tę modlitwę w prośbie, Ojcze, w podziękowaniu za ten dzień, za noc, którą mogliśmy przeżyć, Ojcze, wstać wypoczęci i cieszyć się kolejnym dniem łaski, kolejnym dniem życia, kolejnym dniem, gdzie mamy możliwość wykładać twoje słowo, pomagać innym ludziom przyjść do Chrystusa, ratować swoje życie z tego płonącego świata. Wiemy, że czas jest bardzo bliski, nic tego nie zmieni, Ojcze. Czy ktoś będzie po twojej stronie, po stronie Chrystusa, czy też nie, nic nie powstrzyma tego dnia, nic nie powstrzyma przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i spełnienia twojej woli, Ojcze, która jest od samego początku twoja i zawsze twoja, tylko wyłącznie twoja. Żaden człowiek, żadna władza, żaden zamysł czy szatan nie są w stanie przeszkodzić twojemu planowi, twojemu rozporządzeniu, co do tego, by wszystko przywrócić do stanu, jaki chcesz w Jezusie Chrystusie. Za te błogosławieństwa dziękujemy, Ojcze, za Jezusa Chrystusa, za Jego świętą krew, za Jego śmierć, za Jego bezgrzeszność, świętość, która zmazała nasze grzechy, która umożliwiła nam życie wieczne, która da nam nowe ciała, która wprowadzi nas do wieczności, do cudownych obietnic. Dziękujemy, Ojcze. Nie mamy nic, nie możemy zrobić nic, by ci podziękować, by sobie na to zasłużyć, dlatego że jest to łaska. Jesteś dobrym Bogiem. Jedyne, co ustanowiłeś, to swój Syn Jezus Chrystus,
aby każdy zgiął przed Nim swoje kolano, zarówno na ziemi, jak i w niebie. Są Panem absolutnym wszystkiego, który jednak jest podporządkowany Tobie. I Twojemu Synowi oddajemy taką cześć, taką chwałę, takie uwielbienie, jak i Tobie, Ojcze. Dlatego, że taka jest Twoja wola, dlatego, że jest On naszym Stworzycielem i naszym Bogiem. Ku Twojej woli, drogi nasz Ojcze. Prosimy Cię o Twojego Świętego Ducha na czas dzisiejszej analizy, o to, byśmy analizowali głębokości naszych serc. Bardzo trudno czasami odrzucić jest pewne tradycje chrześcijańskie, których sobie nawet nie uświadamiamy, że wciąż nimi podążamy. Tylko prosimy Cię, byś po prostu analizował nasze wnętrza swoim duchem, by ten duch na nas wpływał, czy to przez słowa ust Twoich sług, Ojcze, czy przez Słowo Boże, czy jakkolwiek inaczej. Bardzo Cię o to prosimy, dlatego że chcemy Ci się podobać w każdym aspekcie i w każdym aspekcie, tak jak Twój Boży Syn na ziemi, spełniać Twoją wolę, nie nasze widzimisię, nie nasze wyobrażenie, ale Twoją wolę. Prosimy jeszcze raz na czas tego studium o Twojego Świętego Ducha, o spokój, błogosławieństwo dla braci słuchających. W imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Tak, kochani. Danuta, witaj. Witam wszystkich. Areczku też witam. Grzegorz. To kilka osób widzę. Dobrze, moi drodzy. Jeszcze raz rozdziały dzisiaj Ewangelii Jana od 7 do 11. I zaczynamy od pytania Róży. Róża odnosi się... Witaj, Ryszard Bogna. Róża odnosi się do Ewangelii Jana, 9 rozdział, wersety od 39 po 41. Pytanie brzmi, o co chodzi z tymi ślepymi i widzącymi? No więc Ewangelia Jana, 9 rozdział, od 39 po 41. Wtedy Jezus powiedział, przyszedłem na ten świat na sąd, aby niewidomi przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomi. Gdy to usłyszeli obecni przy nim faryzeusze, zapytali, czy i my jesteśmy niewidomi? Jezus im odpowiedział, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Teraz jednak mówicie, widzimy, dlatego grzech wasz trwa. No i twoje pytanie, o co chodzi z tymi ślepymi i widzącymi? Oczywiście chodzi tutaj o nic innego, jak tylko o ślepotę duchową. Tak? Nie ma to żadnego innego przełożenia na fizyczną ślepotę, czy może ktoś jest głuchy, tylko chodzi tu o ślepotę duchową. Tak samo faryzeusze bardzo dobrze to zrozumieli. Powiedzieli mu, czyliż my jesteśmy niewidomi, tak? Jezus powiedział, nie, wy widzicie, tylko gdybyście nie widzieli w sensie duchowym, czyli nie rozumieli tego, nie mielibyście grzechu. Teraz jednak mówicie, widzimy, dlatego grzech wasz trwa, tak? Byli świadomi tego, a jednak to odrzucili. No ale przeczytajmy sobie kilka podobnych wersetów, chcę sobie to potwierdzić. Mateusza, 15 rozdział, werset 14, jak zawsze zachęcam Was do śledzenia tego w Biblii, bo to jest słowo żywe, które działa przez to, gdy je analizujemy, czytamy. Mateusza 15, rozdział 14, werset, zostawcie ich, mówi Jezus, ślepi są przewodnikami ślepych, tak? A więc znowu sens duchowy. A jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną do dołu. Cały czas Jezus się odnosi do ślepoty duchowej, że ktoś, kto jest ślepy, kto jest zamknięty, na kogo nie działa Duch Święty, kto odrzucił Chrystusa, jest ślepym przewodnikiem i tych, którzy za nim idą, prowadzi do śmierci. Obaj wpadną w dół, tak? Mateusza 23 rozdział, a werset 26. Ślepy faryzeuszu, to jeszcze bardziej dosadnie, tak? To właśnie często mówił, witaj Beniu, to właśnie często mówił faryzeuszom Jezus Chrystus. Widzicie, macie oczy, a nie widzicie, uszy, a nie słyszycie. Wszystko, co wam zostało powiedziane w pismach i w prorokach, spełnia się na mnie, dalej nie widzicie, tak? Jeszcze raz, ślepy faryzeuszu, oczyść najpierw wnętrze kielicha, aby to, co na zewnątrz niego, też stało się czyste, tak? Objawienie Jana, 3 rozdział. Cały czas podaję przykłady, które odnoszą się do ślepoty czy głuchoty duchowej, bo to jest jedno z drugim, tak? Ktoś wie coś? Tak, dzisiaj. Ktoś coś wie. Mówisz o kulcie Marii, mówisz o tym, o tamtym, że jest niewłaściwe. On to widzi, on to słyszy, ale ignoruje, nie? Bo tradycje ludzkie, bo
No bo nie chce nic zmieniać, albo nie chce tracić rodziny. To jest ślepota i głuchota duchowa. Ty wiesz. Ty wiesz, ale się na to zamykasz. Więc stajesz się ślepy i głuchy. W sensie duchowym. Objawienie 3,17. Ponieważ mówisz, jestem bogaty, mówi Chrystus do jednego ze zborów, i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, że ty jesteś nędzny i żałosny i biedny i teraz i ślepy. Znowu duchowy sens i goły, tak? Więc cały czas mamy te same obrazy. Wróćmy do Ewangelii Jana, 15 rozdział. 15 rozdział, wersety od 22 po 24. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Więc to jest znowu ta sytuacja. Chrystus i tak jak my dzisiaj mówimy. Przekazujemy prawdę biblijną, mówimy, co trzeba robić, by uzyskać zbawienie. Jak przyjść do Chrystusa? Porzucić grzech, wyjść z prawdziwych nauk, obrządów, modlitw do świętych, Marii, przedmiotów, kultu i tak dalej. Tak? Mówimy. A więc każdy, kto to słyszy, widząc, że jest to ze Słowa Bożego, ma grzech. Jezus mówi to samo. Gdybym nie przyszedł i nie mówił do nich, nie mieliby grzechu. Teraz jednak nie mają wymówki dla swojego grzechu. Kto mnie nienawidzi, nienawidzi także mego Ojca. Gdybym nie dokonał wśród nich dzieł, których nikt inny nie dokonał, nie mieliby grzechu. Teraz jednak widzieli je, tak? Czyli widzieli te cuda, które czynił Jezus, które były zapisane w proroctwach, że Mesjasz będzie czynił takie rzeczy. Widzieli je, a w nie nie uwierzyli, bo nie chcieli. Bo nie chcieli. Tak? A więc jeszcze raz, nie mieliby grzechu, teraz jednak widzieli je, a mimo tego znienawidzili zarówno mnie, jak i mojego Ojca. To znienawidzenie to po prostu odrzucenie. No, Jezusa dosłownie znienawidzono, tak? Do tego stopnia, że skazano go na śmierć. Cały czas szukali pretekstu, dzisiaj sobie też powiemy w jednym przykładzie, pretekstu, by oskarżyć Jezusa i skazać go na śmierć, bo to, co robił, to, co mówił, wykazywało błędy i grzech faryzeuszy. Za to go nienawidzili, dlatego że to była ich pozycja religijna, tak jak dzisiaj w kościele katolickim czy jakimkolwiek innym. Ci, którzy przewodzą, mają swoją pozycję i oni za nic nie chcą jej utracić. Nie przyznają ci racji, jeżeli pokażesz im biblijnie, nawróćcie się, pokutujcie. Prędzej cię zabiją, tak jak faryzeusze to zrobili. Tak jak widzimy wcześniej, w wcześniejszych wiekach, kiedy Kościół miał ogromną władzę, palili ludzi na stosach, nawet za czytanie Biblii. To nie jest tajemnica, każdy to może wygooglować, zobaczyć. Dzisiaj już tą władzę nie mają, ale gdyby mieli, faryzeusze również mieli taką władzę i doprowadzili do śmierci Mesjasza. Byli ślepi i głusi z własnego wyboru pod względem czy w sensie duchowym. Kolejne pytanie od Bernadety dotyczy Jana 10, rozdział 22, werset. I pytanie, czy Żydzi sami ustalali sobie święta? Tutaj jako przykład podajesz pamiątkę poświęcenia świątyni, bo to raczej nie było nakazane przez Boga. I druga część, jak to się ma do dzisiejszych świąt katolickich? Bardzo dobre pytanie. Jana 10, rozdział, werset 22. Obchodzono wtedy w Jerozolimie rocznicę poświęcenia świątyni, a była zima. No, jeszcze raz. Czy Żydzi sami ustalali sobie święta? Jak właśnie to święto? Pamiątki poświęcenia świątyni? Bo to raczej nie było nakazane przez Boga. Jak to się ma do dzisiejszych świąt katolickich? Powiemy sobie więc, wykażemy sobie historię tego święta, by pokazać, że nie było ono narzucone czy podane przez Boga i jednak jest do dnia dzisiejszego obchodzone przez Żydów. I powiemy sobie na temat dzisiejszych świąt. Czy to kogoś boli, czy nie, że pochodzą one i są świętami ustanowionymi przez Kościół katolicki. Czy ci to boli, czy nie? Święto, o którym piszesz, moja droga, pamiątka poświęcenia świątyni, to inaczej Chanuka, to każdy teraz na pewno będzie wiedział. Jest to inaczej zwane właśnie święto poświęcenia albo święto świateł. Jest to doroczne święto żydowskie, które trwa 8 dni, począwszy od 25 dnia miesiąca Kislew. Upamiętnia ono, to święto, ponowne poświęcenie świątyni jerozolimskiej w roku 165 przed naszą erą. Co się wtedy stało? Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, albo świec, lub też lampek oliwnych,
umieszczonych na specjalnym hanukowym świeczniku, który nazywa się Hanukii. Święto jak powstało? O co chodzi? Święto powstało po wydarzeniu, które nie wiadomo, czy jest historycznie poprawne. Dlaczego? Dlatego, że zapisane tylko w apokryficznych księgach machabejskich. Natomiast nie opisuje tego wydarzenia nawet Tanach, więc święta księga Żydów. Według tych ksiąg 25 dnia Kislew 165 albo 164 roku przed naszą erą władca Palestyny Antioch IV postanowił zmusić Żydów do przyjęcia obyczajów greckich. Władca złupił świątynię, umieścił w niej greckie posągi i utworzył w niej miejsce kultu Zeusa. Jeszcze raz powtarzam, jest to tylko sprawozdanie z ksiąg machabejskich. Nigdzie indziej tego nie znajdziecie. To doprowadziło do powstania zwanego powstaniem Machabeuszów. W 3 lata po zbezczeszczeniu świątyni powstańcy zwyciężyli i odzyskali świątynię. Dalej, według sprawozdania, Juda dokonał jej rytualnego oczyszczenia oliwą, która miała wystarczyć na utrzymanie w lampie płomienia tylko przez jeden dzień. Ale płomień utrzymywał się aż przez 8 dni. I właśnie to święto Hanuka upamiętnia właśnie to wydarzenie płonącej lampy przez 8 dni. Tak samo, czy tyle samo czasu właśnie to święto trwa. Wspominają o tym, tak jak powiedziałem, tylko wymienione apokryfy, ale o obchodach tego święta wspominał już Józef Flawiusz. Co ciekawe, święto Hanuka zostało skodyfikowane dopiero w XVI wieku naszej ery przez rabina Józefa ben Efraim Karo w pierwszej części kodeksu Shulchan Aruch. Jest to też, jeśli chodzi o datę, święto ruchome, czyli przypada każdego roku na trochę inną datę, pomiędzy najwcześniej 28 listopada, a najpóźniej 25 grudnia. No i pytanie, czy to święto ustanowił Bóg? Absolutnie nie. Arek pisze, że w tym roku Hanuka od 10 do 18 grudnia. Zgadza się, czyli potwierdzasz ruchomość tej daty. A więc czy święto to ustanowił Bóg? Absolutnie nie zostało to ustanowione przez Boga. I czy ma to jakieś spełnienie na Jezusie Chrystusie? Absolutnie nie. I tu chcę podkreślić, dla tych, którzy nie wiedzą, każde święto żydowskie było oprócz Hanuki wyznaczone przez Boga dla Izraela. I każde święto żydowskie wskazywało na Jezusie, w jaki sposób miało swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie. Natomiast w Hanuce nie mamy się czego dopatrywać, jeśli chodzi o Jezusa Chrystusa. I jak słusznie, Bernadetto, napisałaś, nie było to święto narzucone przez Boga, aczkolwiek jest do dnia dzisiejszego obchodzone. Jednak jeśli chodzi o nas, chrześcijan, pod Nowym Przymierzem, nas nie obowiązuje żadne święto. Każde święto, jeszcze raz podkreślam, spełniło się na Jezusie Chrystusie, tak jak całe prawo, tak jak sabat, cokolwiek innego, witaj Elżbieto, wszystko się spełniło w Jezusie Chrystusie, dlatego koniec jest tego prawa, włącznie z świętami, świętami dla nas. Dlatego nas nie obowiązuje dzisiaj z ręki Boga żadne obchodzenie żadnego święta. Jedyne, co mamy robić, to obchodzenie Wieczerzy Pańskiej na pamiątkę śmierci Jezusa Chrystusa. To jest jedyna rzecz, którą znajdziesz pod Nowym Przymierzem i z ust Pana Jezusa Chrystusa, które nam nakazał. Tak, obchodzenie pamiątki Wieczerzy Pańskiej. Jak apostoł Paweł dobrze to nakreślił, że ilekroć pijemy z tego kielicha albo jemy ten chleb, śmierć Pana obwieszczamy, aż przyjdzie. To jest ta pamiątka, to dotyczy Ewangelii, wszystkiego, co ma związek z krzyżem, śmiercią Jezusa Chrystusa. To jest to pokazanie, że oczekujemy na Pana, że On jest Panem naszego życia, a my wszystko, co robimy, oczekujemy na Jego przyjście. To jest sens Wieczerzy Pańskiej. Natomiast żadnego innego święta nam nie nakazano. Czy więc, kochani, teraz druga część, tak zwane Boże Narodzenie ma z tym jakikolwiek związek? Absolutnie nie. Nie ma to związku z Hanuką, bo ktoś powie, tam są prezenty i jakieś podobne zapalanie świateł. Nie ma to żadnego związku z sobą. Przede wszystkim to święto nie jest narzucone przez Boga. Hanuka nie ma spełnienia w Jezusie Chrystusie.
jakiekolwiek dopatrywanie się podobieństw Bożego Narodzenia z Chanuką jest bezpodstawne, po prostu bezpodstawne. I teraz jeszcze musimy sobie powiedzieć coś na temat Bożego Narodzenia. Skąd to święto? No bo owszem, jest tam Jezus, ale czy to, no sobie już powiedzieliśmy, że żadnego święta dla nas nie ustanowiono. Skąd więc to święto? Moi drodzy, trzeba sobie wyraźnie podkreślić, obojętnie czy obchodzisz, czy nie, święto Bożego Narodzenia zostało ustanowione przez Kościół katolicki. Czy ci się to podoba, czy nie, nie jest to święto protestanckie, jeśli chodzi o tradycję ustanowienia, ale jest to święto rzymsko-katolickie. Święto Bożego Narodzenia wprowadzono w Rzymie w IV lub pod koniec III wieku naszej ery. Z przekazów Klemensa Aleksandryjskiego, też taka ciekawostka, bo jak wiemy, 25 grudzień liczy się jako narodziny Jezusa Chrystusa. Wykazaliśmy sobie już we wcześniejszych analizach Słowa Bożego, że Jezus absolutnie nie urodził się 25 grudnia. I stąd też chcę wam pokazać, jaka była zasada, jak doszli po prostu do Kościół katolicki, jak doszedł do tego dnia 25 grudnia. A więc z przekazów jeszcze raz Klemensa Aleksandryjskiego wiadomo, że różne daty były podawane za dzień narodzin Chrystusa. I tak, był to 19 kwiecień, 20 maja, a Klemens wskazywał na dzień 17 listopada. W II wieku, troszeczkę historii naszej ery, w Egipcie pojawiło się święto, a więc już przed tym katolickim ustanowieniem Bożego Narodzenia, pojawiło się w Egipcie święto Bożego Narodzenia, obchodzone w pierwszym Perecie, w dniu 6 stycznia, dokładnie 11 dnia Tybi, dniu urodzin, co ciekawe, Boga Słońca Aiona, patrona misteriów mitraistycznych, czy też Ozyrusa, Boga Śmierci i Odrodzonego Życia, bardzo, bardzo stary kult, który sięga połowy III wieku przed naszą erą, nazwany później przez Greków misteriami. Wszystko, kochani, możecie sobie to wygooglować, sprawdzić, jakkolwiek chcecie. Ostatecznie rocznica urodzin Chrystusa została przeniesiona przez Kościół katolicki, bardzo wyraźnie to podkreślam, Kościół katolicki w roku 353 na dzień 25 grudnia, czyli na dzień narodzin Mitry, niepokonanego boskiego słońca. Nie bez powodu Kościół katolicki jest rzymsko-katolicki. Dlatego to rzymskie korzenie wszędzie wychodzą w tym kościele. Tak samo jeżeli chodzi o datę czy ustanowienie tego święta jako narodzin Chrystusa. Jeszcze raz, Chrystus nie narodził się 25 grudnia. To samo z świętami, moi drodzy, katolickimi, jeśli chodzi o Wielkanoc. Tak, to znowu święto, które ustanowił Kościół katolicki. Wielkiej Nocy, tak. Co ciekawe, brzmienie tego chociażby w angielskim Easter brzmi i bardzo dziwnym trafem brzmi tak samo jak bogini Iszter, bogini wiosny i światła. W tym samym momencie jest obchodzone jej święto. Jest tam zajączek, są tam jajeczka, jako płodność, jako narodziny życia. Tak to, kochani, wygląda jedno z drugim, jeżeli chodzi o tradycję. Kochani, podkreślmy to sobie, to jest przekazanie historii. Jak ty to odbierzesz, czy to obchodzisz, czy nie, ja nie mogę ci powiedzieć, czy cię potępić. Jednak wszelkie rzeczy, jak choinka, Mikołaj, prezenty z Panem Jezusem nie mają nic wspólnego. Chanuka nie jest wypełnieniem świąt Bożego Narodzenia. Święto Bożego Narodzenia ani Wielkanoc nie jest nam biblijnie przekazane, ale ustanowił je Kościół katolicki. I decyzja zależy od każdego z nas, co z tym zrobisz. Chrystus nie urodził się 25 grudnia, na ten temat mówiliśmy. Jednak jeżeli wciąż chcesz to robić i robisz, jest to twój wybór. Tak powiedziałem na początku, specjalnie każdy z nas stanie przed Trybunałem Chrystusowym. Co my robimy z każdą informacją, którą się dowiadujemy? Czy ją badamy, czy ją analizujemy, czy może ja tylko mówię sam siebie teraz? Czy to sprawdzisz, czy nie? Jest to tylko i wyłącznie twój wybór. Jeszcze raz, ja nie jestem twoim panem, nie jestem panem czyjejś wiary, ale mówię otwarcie o rzeczach, których wielu się boi mówić.
Wielu się boi poruszać. Mówią, że powodujesz rozłam w kościele. Jeżeli jakiś rozłamuje coś, co jest tradycją kościelną, nie mówię tu teraz o kościele katolickim, obojętnie co, kochani, musi być mówione. Jan Chrzciciel został wrzucony do więzienia za to, że Herodowi wyrzucał, że żyje z żoną swego brata. Bardzo wyraźnie. My dzisiaj mówimy o tych rzeczach, kochani, o wszystkich, chociaż wielu to parzy, wielu zaraz się zacznie atakować, jakkolwiek. Jeszcze raz, ja nikomu niczego nie narzucam, ale przekazałem historię. Jeżeli cię interesuje, by to sobie sam sprawdzić, proszę bardzo. Jeżeli jesteś zadowolony z tego, jak to robisz, co robisz, proszę bardzo. Jest to tylko i wyłącznie twój wybór. Także Bernadetto, myślę, że odpowiedziałem ci na te pytania. Czy Żydzi sami ustalali sobie święto? Tak, jak najbardziej święto Chanuka, czyli święto poświęcenia świątyni jest ich świętem. Jak się to ma do dzisiejszych świąt katolickich? Również sobie historię Bożego Narodzenia, czy też Wielkiej Nocy przedstawiliśmy, kochani. Dobrze. Kolejne pytanie, Arek. Jana, 8 rozdział, werset od 3 do 5. I pytanie, czy faryzeusze powinni przyprowadzić również mężczyznę do sądzenia? A więc mamy przykład. Otwórzmy sobie Jana 8 rozdział. I tutaj dziękuję, Arku, od razu, że nie zapytałeś, a co tam Jezus pisał na piasku? Tak, bo kiedyś też wpadłem w tą pułapkę, mam nawet taki live, może z 2 lata temu zrobiony, gdzie biblijnie wykazałem, co mógł pisać Jezus Chrystus. Ale kochani, pamiętajmy o tym. Jeżeli Biblia nam nie mówi, co na przykład Jezus Chrystus napisał na tym piasku, no to nie mów, nie zgaduj, bo gdyby Bóg chciał, byś ty wiedział, co Jezus Chrystus pisał, to by napisał, a Jezus Chrystus napisał to i tamto. Jeżeli nie jest to nam dane, po co zgadywać? Oczywiście ja posługiwałem się Słowem Bożym, mówiłem o tym dniu, w którym Jezus to napisał, w związku z tym było pewne proroctwo i je przeczytałem, ale wciąż nie wiemy. Niektórzy mówią, że Jezus wypisał tam grzechy tych ludzi i oni to zobaczyli i odeszli. Może tak być, ale skąd wiesz? Skąd wiesz? Nie jest to nam opisane, tak? Także nie jest istotne to, co Pan Jezus tam pisał, ale człowiek jest bardzo ciekawy, a co tam pisał? Ale to nie jest istotne. Istotny jest cały przekaz tego sprawozdania, tak? To też często właśnie gdzieś tam, jak mówiliśmy, analizowaliśmy przypowieści Jezusa, często to właśnie mówię o tym, by jak gdyby nie kopać wszystkie, a co znaczy to, a co znaczy tamto. Kilka rzeczy możemy rzeczywiście przeanalizować, ale to jest przykład, który wam dałem. Ja mogę ubrać jakąś przypowieść, parabola, to jest pewna zmyślona, fikcyjna opowieść, z której ja chcę wynieść pewną puentę. A więc gdy ja powiem o, że w oceanie był wieloryb i rybka, które z sobą rozmawiały, to wiadomo, że to jest fikcja. Ale ja przekazuję pewną puentę, a więc nie ma sensu, a co oznacza ten ocean, a co oznacza ten wieloryb, a co oznacza ta rybka? Nic. Najważniejsza jest puenta. I tu to samo chciałem powiedzieć, dlatego ci dziękuję, że nie było pytania, a co tam Jezus pisał na piasku? Kochani, Jana, 8 rozdział, Areczku, się odnosisz do tych słów, wersety od 3 do 5. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę schwytaną na cudzołóstwie. Postawili ją po środku i powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę schwytano chwili, gdy cudzołożyła. Mojżesz w prawie nakazał nam takie kamieniować. A ty co mówisz? Witaj, Tereso. To zaś mówiliby... Aha, to już do 5. Dobrze. A więc twoje pytanie jeszcze raz. Czy faryzeusze powinni przyprowadzić również mężczyznę do sądzenia? Oczywiście, że tak. Jeśli chodzi o prawo mojżeszowe, zaraz sobie to odczytamy. Ale nie znamy, drogi Arku, kontekstu tego zdarzenia. Może chcieli mężczyznę też złapać, ale uciekł. Na przykład, tak? To nam nie jest powiedziane znowu. Dlaczego tylko kobieta? Jednak ważne jest to, by podkreślić... 6 werset. To też chcę podkreślić, że to było podstęp znowu faryzeuszy przeciwko Jezusowi, bo czytamy, to zaś mówili, by wystawić go na próbę, by mieć powód do oskarżenia go. Tak? I potem mamy: Jezus zaś pochylił się, zaczął pisać palcem po ziemi. Tak? To jest to, co powiedziałem. A więc zasadą tego zdarzenia
było to, by złapać Jezusa Chrystusa na słowie, na złamaniu prawa, oskarżeniu go. Wiemy, że cały czas próbowali znaleźć coś, tak zwanego haka na Jezusa, by go oskarżyć i zabić. Jezus to często sam im mówił, wykazywał, tak? Za co mnie chcecie ukamieniować i tak dalej. A cały czas to robili, aż w końcu to zrobili, tak? Za pomocą Judasza w końcu Chrystus został ukrzyżowany. No ale zobaczmy, Areczku, Księga Kapłańska na początku. Mamy kilka takich zasad. Kapłańska, 20 rozdział, które zawsze mówiły, podkreślały, że przy takich seksualnych grzechach karę śmierci miało ponosić zarówno mężczyzna, jak i kobieta. Więc nie tak, że na przykład, że tam była kultura na przykład żydowska, że wiecie, jak cudzołóstwa się dopuściła kobieta, a była traktowana jako mniejsza, jako mniej ważna, to tylko kobieta była wydawana na śmierć. Nie, dotyczyło to również mężczyzny. Kapłańska, 20 rozdział. Kilka takich myśli tutaj podkreślę, jest ich więcej, ale tak mówię, kilka. Byśmy zobaczyli, że mężczyzna zawsze był też winien. Kapłańska, 20 rozdział, wersety od 10 do 17. Również mężczyzna, który cudzołoży z żoną innego mężczyzny, cudzołoży z żoną, a tam czytaliśmy o cudzołożnicy, tak, że złapali kobietę na akcie cudzołożnym. Więc również mężczyzna, który cudzołoży z żoną innego mężczyzny, cudzołoży z żoną swojego bliźniego, będzie musiał umrzeć. To jest prawo mojżeszowe, do którego się też odnieśli faryzeusze, tak, że Mojżesz kazał nam takie kamieniować. No ale też mężczyznę, tutaj czytamy bardzo wyraźnie. Będzie musiał umrzeć cudzołożnik i cudzołożnica. Tak, bardzo wyraźnie. I mężczyzna, i kobieta, którzy dopuścili się aktu cudzołożnego. Także mężczyzna, który położy się z żoną swego ojca, odkrył nagość swojego ojca, będą musieli umrzeć oboje. Ich krew pozostanie na nich. Znowu mężczyzna, kobieta. Również mężczyzna, który położy się ze swoją synową, będą musieli umrzeć oboje. Znowu mężczyzna, kobieta. Dopuścili się zboczenia i krew pozostanie na nich. Także mężczyzna, który położy się z mężczyzną, czyli homoseksualizm, tak jak z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą musieli umrzeć. Ich krew pozostanie na nich. A mężczyzna, który pojmie za żonę kobietę oraz jej matkę, to jest to zepsucie. W ogniu spalą jego i je i nie będzie zepsucia pośród was. Także mężczyzna, który obędzie stosunek ze zwierzęciem, będzie musiał umrzeć, a zwierzę to również zabijecie. Również kobietę, która zbliży się do jakiegokolwiek zwierzęcia, aby się z nim parzyć, zabijesz kobietę i zwierzę, będą musieli umrzeć, ich krew pozostanie na nich. A mężczyzna, który pojmie za żonę swoją siostrę, córkę swojego ojca lub córkę swojej matki i zobaczy jej nagość, a ona zobaczy jego nagość, to jest to wstyd. Zostaną wycięci na oczach synów swojego ludu, odsłonił nagość swojej siostry, obciążył się winą. Także zawsze te dwie strony, czy homoseksualiści oboje ze zwierzęciem, tak jak widzicie, czy mężczyzna z kobietą, i on, i ona ponosili śmierć. Tak mówiło prawo mojżeszowe. Podobnie powtórzonego prawa dalej, chociaż myślę, że to wystarczy, ale jeszcze sobie dwa miejsca odczytamy. Powtórzonego prawa 22:22. Jeśli znajdzie się mężczyznę leżącego z kobietą zamężną, to umrą oboje. Tak? Bardzo wyraźnie. Mężczyzna leżący z tą kobietą i ta kobieta, i wyplenisz tę niegodziwość z Izraela. Co powiedział sam Hiob? Zobaczmy Hioba, 31 rozdział Hioba. Werset od 9 do 11. Jeśli moje serce dało się, to jedynie Hiob to nakreśla, tak? Ale to jest to samo. Jeśli moje serce dało się omamić przez inną kobietę i czyhałem u drzwi mojego sąsiada, to niech moja żona miele dla innego. To tak poetycko powiedziane, żeby poszła do innego mężczyzny. Niech pochylają się nad nią inni mężczyźni. Byłaby to bowiem rzecz haniebna i nieprawość do sądzenia przez sędziów, tak? Gdyby poszedł z inną kobietą. A więc witaj, Anito, witam cię serdecznie. Więc tak to, mój drogi, wygląda. Wróćmy jeszcze do, by to podkreślić, Jana, 8 rozdział. Że jak najbardziej, Arku, prawo mojżeszowe mówiło o karze śmierci zarówno cudzołożnej, zarówno dla mężczyzny i kobiety.
Nie znamy jednak szczegółów, tak powiedziałem, zajścia. Może to mężczyzna uciekł, nie wiadomo. Jednak, tak podkreśliłem na początku, celem faryzeuszy było złapanie Jezusa w łamaniu prawa, oskarżeniu go i pozbawieniu życia. To ten 8 rozdział, a 6 werset. To zaś mówili, by wystawić go na próbę i by mieć powód do oskarżenia go. Tak, to był główny powód. Proszę bardzo, Areczku. Dalej, Areczku, pytasz. Jana 11 rozdział, wersety od 49 po 51 i pytanie brzmi, czy są współcześni prorocy i jak rozpoznać prawdziwego? Świetne pytanie. Bardzo dziękuję, kochani bracia, że stawiacie takie ważne pytania, no bo wielu błądzi. Nawet w tym kontekście, szczególnie młodych, którzy wiążą się z jakimiś ruchami charyzmatycznymi. A więc jak to jest? Czy dzisiaj istnieją dalej prorocy? A jeśli tak, jak ich rozpoznać? Albo odróżnić prawdziwego od fałszywego? Jana 11 rozdział, z tego twoje pytanie. 11 rozdział, wersety od 49 po 51. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział im, wy nic nie wiecie, ani nie rozumiecie, że korzystnie jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby zginął cały naród. Tego jednak nie mówił sam z siebie, ale będąc arcykapłanem tego roku, prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród. No i jeszcze raz, czy są współcześni prorocy i jak rozpoznać prawdziwego? Na to pytanie ci odpowiem i tak, i nie. Czyli i są, i nie są. Dlaczego? Dlaczego tak mówię? Jeśli mówię tak, Areczku, to tylko dlatego, że samo przekazywanie prawd biblijnych i proroctw biblijnych, które mówią o przyszłości, jest swego rodzaju prorokowaniem. Jeżeli ty mówisz ludzi, co ich czeka, jakie proroctwa się spełniają, co będzie za to, gdy ktoś odrzuci Jezusa Chrystusa, nie jest to prorokowaniem? No jest to prorokowaniem, ale czy czyni to się proroka? No nie. Ale dlaczego tak jest, kochani? To jest tylko powiedzenie proroctwa na zasadzie przekazywania już spisanych proroctw na kartach Biblii. I to jest właśnie jedyne prorokowanie, kochani, które dzisiaj mamy. Wyraźnie to podkreślam, zaraz rozszerzę. Gdyż również mówimy o Ewangelii, tak? Właśnie, co się stanie z tymi, którzy odrzucają Jezusa Chrystusa jako Pana swego życia i Mesjasza. Jest to prorokowanie? No jest to prorokowanie, bo tak się stanie. Czy gdy mówiliśmy już szereg lat, co czeka świat i widzimy, jak wchodzi wielki ucisk, jak się spełniały różne proroctwa, jest to prorokowanie? Jest to prorokowanie. Jak najbardziej, ale według tego, co zostało już przez Boga spisane na kartach Słowa Bożego. Więc to jest jedyne prorokowanie, które dzisiaj mamy w taki sposób. Ale na tym rola prorokowania na dzień dzisiejszy się kończy. Dlaczego? Dlaczego? Kochani, zastanówmy się. Zdaniem proroków, mówimy o starożytnych prorokach, Jeremiasz, Daniel, inni prorocy, zadaniem proroków było objawianie prawdy Bożej albo wyroków Bożych, że spadnie zagłada na to miasto, Jonasz do Niniwy, Jeremiasz o Izraelu, tak? Proroctwo o 70 tygodniach i wszelkie inne. Zadaniem proroków, jeszcze raz, było objawianie prawdy Bożej, kary Bożej i tak dalej. No to powiedzcie mi, z jakiego powodu mielibyśmy ich nadal potrzebować dzisiaj, skoro pełne Boże objawienie zawarte jest w Biblii? Więc ja się pytam, objawienie Jana chociażby, 22 rozdział, mówi, by nic nie dodawać do tego słowa, bo Bóg doda plag w niej opisanych, nic nie odejmować, bo Bóg odejmie z działu życia. Jest tak dlatego, że Bóg zawarł wszystko. Biblia nie tylko mówi o tym, co, w jakim czasie my teraz żyjemy, co się będzie działo podczas wielkiego ucisku, ale zapowiada nam koniec w ogóle czasu. Tak? Bo mówi nam, że po 1000 lat będzie drugie zmartwychwstanie na sąd. Potem Bóg stworzy nową ziemię, nowe niebiosa i będziemy żyć z Bogiem na wieki wieków. Mamy do samego końca, kochani, wszystko opisane. Po co nam jest potrzebny prorok? By co nam powiedzieć? By co nam powiedzieć, kochani?
Biblia jest kompletnym objawieniem Bożym, do którego jeszcze raz nie mamy niczego dodawać ani odejmować. Ale teraz powiesz, pierwszy kościół w pierwszym wieku, przecież byli prorocy, owszem, w przeciwieństwie do pierwszego kościoła, kiedy to pierwsi chrześcijanie nie mieli pełnej Biblii, czyli pełnego objawienia Bożego. Niektórzy nie mieli nawet dostępu do ksiąg Nowego Testamentu, czy Starego nawet, były tylko manuskrypty, zwoje, których nie było w milionach. Publicznie się czytało. Nikt nie miał tego w domu, tak jak my dzisiaj mamy Biblię. W każdym momencie możesz zerknąć do Biblii, może masz ich 10-20 różnych przekładów. Nie masz papierkowej, możesz wejść sobie na Google i czytać sobie za darmo. Każdy dzisiaj ma swobodny dostęp do Słowa Bożego, a to jest pełne objawienie, pełne wszystko, co Bóg przekazał dla ludzkości, tak mówię, aż do końca czasu. Mówiąc o końcu czasu, mówimy o wieczności, tak? Tak to wygląda, kochani. Samo na przykład objawienie Jana nie zostało ukończone aż do późnych lat pierwszego wieku, tak? Dlatego Pan posyłał swoich proroków, aby zwiastowali Jego słowo ludowi. Po prostu. Tymczasowo. To byli tymczasowi prorocy. Ale czy to znaczy, że, kochani, ważna kwestia? Arku, musisz zmykać, piszesz. To sobie później odsłuchaj. Bo, kochani, czy to znaczy teraz, że Bóg nie może dzisiaj przekazać dla kogoś wiadomość przez inną osobę? Oczywiście, że może. Oczywiście, że może. Czy Bóg dzisiaj objawia jakąś prawdę dla kogoś w sposób ponaturalny, ponadnaturalny, przez działanie Ducha Świętego, aby uzdolnić taką osobę do przekazania Jego przesłania dla kogoś innego? Oczywiście, że może. Czy na Twój problem, czy nurtujące pytanie, Bóg może posłużyć się innym sługom, by nagle ni stąd, ni zowąd się z Tobą skontaktował i nieświadomie Ci pomógł, dając Ci jakąś odpowiedź, albo zapytał, czy masz co jeść, czy masz pieniądze, kiedy Ty nie masz, a prosiłeś o to na przykład Boga. Czy tak się może dziać? Oczywiście, że może, ale kochani, to nie jest biblijny dar proroctwa. Jeszcze raz podkreślę, to nie jest biblijny dar proroctwa. Prorocy przekazywali dla całego narodu, przekazywali objawienia Boże, wyroki Boże. To jest prorok. Natomiast jeżeli Ciebie Duch Święty pobudzi, bym ja się na przykład do Arka odezwał, a on ma akurat jakiś problem, o który się modlił, i ja mu zadam takie pytanie, to on zobaczy, że to jest działanie Ducha Świętego. A to czy ja jestem prorokiem? Nie jestem prorokiem, mnie Duch Święty do tego pobudził. Albo jeszcze raz, ja powiem coś w tym live, albo w innej rzeczy, o którą Ty się modliłeś i nagle to słyszysz, jest to znowu działanie Boga. Nie tylko ja, tak? Każdy inny brat. Ale to nie jest dar prorokowania. Opisałem przed chwilą, czym jest dar prorokowania i kim byli prorocy. Tak? I kochani, oczywiście nawet w takim przypadku, który teraz opisuję, to przesłanie musi być w całkowitej zgodności z tym, co Bóg do tej pory objawił w Biblii. A więc jeżeli ktoś ci powie coś, co wykracza poza Słowo Boże, albo go tam nie ma, to znowu jest to jego interpretacja, jest to jego zdanie. Rozumiemy, kochani? A więc każdy człowiek, każdy, podkreślam to bardzo wyraźnie, bo Arku spytałeś, jak rozróżnić prawdziwych od fałszywych. Każdy człowiek dzisiaj, który twierdzi, że jest prorokiem, albo przekazuje proroctwa dla całego Kościoła, po prostu nim nie jest. Nie jest nim, to jest bardzo proste. Dar prorokowania, który widzimy w Biblii, na przykładzie wielkich proroków jak Jeremiasz, Izajasz, Daniel i tak dalej, dzisiaj nie istnieje. Czy istnieje dzisiaj taki prorok jak Izajasz, Jeremiasz, Daniel? Nie, dlatego że to wszystko zostało nam spisane przez tych proroków. Mamy pełne objawienie Boże. Właśnie po to Bóg pobudzał w przeszłości te osoby, by to zostało spisane dla nas, jak sobie też pod koniec przeczytamy. I to jest pełne. To jest pełne. O czym jeszcze ma człowiek jakiś prorokować? O czym? O nawróceniu Polski, tak jak wiele dzisiaj mówi? No gdzie takie proroctwo w Biblii znajdziecie? No ja nie znajduję, a przed chwilą sobie powiedzieliśmy.
Tak? Kto był ostatnim prorokiem, kochani, starotestamentowym, że tak powiem? Jan Chrzciciel, sam Jezus Chrystus o tym mówił, że on jest ostatnim z proroków. Natomiast Bóg pobudzał tymczasowych proroków do objawiania swej woli w pierwszym kościele z powodów, które już wam opisałem. Natomiast, kochani, podkreślmy sobie, w kręgach charyzmatycznych i tylko tam, dzisiaj co drugi to prorok. Mnóstwo tam tak zwanych pan powiadaczy, ale to, kochani, pozostawiam bez komentarza. Mówią sobie sami proroctwa i podają te proroctwa i tak dalej. Co nam dzisiaj, kochani, służy do tego, byśmy znali całkowitą wolę i objawienie Boże? Drugi list do Tymoteusza, kochani. Znane nam słowa. Drugi list do Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset. Każde pismo, albo całe pismo, cała Biblia na nasz język, natchnione jest przez Boga. Pożyteczne do nauki, do upomnienia, do poprawy, do wychowywania tego w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był przygotowany w pełni, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. W pełni. Biblia jest pełna, zawiera wszystko, co ty potrzebujesz. Nic do tego nie dodawaj, ani nie odejmuj. Natomiast brak ci mądrości w jakiejś kwestii? Do czego nas Biblia zachęca? Szukać proroków? Jakuba, 1 rozdział, moi drodzy. Jakuba, 1 rozdział, 5 werset. A jeśli komuś z was brakuje mądrości, idźcie do proroka. Tak? No nie. Jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga, który daje wszystkim szczodrze i bez wypominania, a będzie mu dana. A więc jeżeli brak ci mądrości, to znaczy nie przychodzisz do Boga, nie studiujesz Słowo Boże, nie prosisz Boga o zrozumienie, nie prosisz Boga o mądrość. Bo Biblia mówi, że jeśli komuś z was brakuje mądrości, niech prosi Boga w modlitwie, który daje wszystkim. Zwróćcie uwagę na te słowa. Bóg daje wszystkim, a więc nie robi różnic. Jeśli go o to prosisz, Jezus powiedział, jeśli wy źli ojcowie prosicie ojca o chleb, to wam, czy wasz syn was prosi o chleb, nie dacie mu kamień. Ileż bardziej Ojciec Święty, nasz Bóg, da Ducha Świętego tym, którzy o to proszą. Mądrość jest z Ducha Świętego. Tak? Bóg daje wszystkim i to szczodrze i bez wypominania, a będzie mu dana. Jedyna zależność jest to, czy tego chcesz, czy o to prosisz, czy tego dążysz, czy to studiujesz. Tak? To jest ta zasada. Więc myślę, że to tyle, Arku, w tej kwestii. Proroctw i proroków na dzień dzisiejszy. Czym jest proroctwo, a czym nie jest? I nie ma czegoś takiego jak prorok na dzień dzisiejszy. Agnieszka. Jana 9 rozdział, wersety od 1 do 3. Pytanie, jak to się ma do czasów obecnych? Dlaczego dzisiaj ktoś rodzi się na przykład niewidomy? No i przeczytamy sobie te słowa. Jana 9 rozdział. Znowu bardzo dobre pytanie, moja droga, bo wielu się też dzisiaj zastanawia nad tym. Jana 9 rozdział, wersety od 1 do 3. Przechodząc zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Tutaj w przeciwieństwie do tego ślepy i głuchy, który mówiliśmy w sensie duchowym, tutaj chodzi o fizyczne ślepoty, tak? Rozgraniczmy to. Przechodząc zobaczył człowieka niewidomego od urodzenia. Wtedy jego uczniowie zapytali go: Rabbi, kto zgrzeszył, on czy jego rodzice, że urodził się niewidomy? Jezus odpowiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale stało się to po to, aby objawiły się na nim dzieła Boga. Na przykład, co to znaczy? Jest to dobre pytanie, Agnieszko, bardzo ci za to dziękuję. Nad którym, jak już widzisz, czytając to sprawozdanie, zastanawiano się już wtedy, za czasów Jezusa Chrystusa. Więc czy jest to ze strony Boga? Tak? Dlaczego ktoś jest ślepy, kto zgrzeszył, czy jego ojciec i przez to jest przekleństwo pokoleniowe. Dzisiaj to samo istnieje. Ludzie te same pytania, ja się spotkałem, ludzie mi zadawali takie pytanie, czy istnieje grzech pokoleniowy, czyli ktoś się rodzi ułomny z racji, że Bóg taką
w cudzysłowie klątwę zrzucił z ojców, praojców. No właśnie, kochani, choroby jakiekolwiek przekazywane drogą płciową, przekazywane dziedzicznie, nie są ze strony Boga. To nie jest przekleństwo Boże. Choroby są następstwem grzechu Adamowego, a nie indywidualnego przekleństwa Bożego. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że sąd jest wyznaczony i będzie sądził Jezus Chrystus w przyszłości. Wyznaczył dzień, wyznaczył człowieka, męża, Jezusa Chrystusa na to, by wszystkich sądził. A więc Bóg dzisiaj nikogo nie sądzi, nie rzuca kary typu, że nie wiem, ktoś się biedactwo urodziło bez nóg, bez rąk. I ktoś by mógł powiedzieć, dlaczego tak jest. Nie jest to z woli ani z rzucenia, z przekleństwa Bożego, ale jeszcze raz, choroby wszelkie, ułomności jakkolwiek są następstwem grzechu Adamowego. Tak? A nie indywidualnego przekleństwa Bożego, jakichś klątw Bożych i tak dalej. Są nieprawdy. Jednak Chrystus objawił moc Bożą do usunięcia wszelkich chorób. To są te słowa, które tu czytamy. Jana 9:3. Jezus powiedział, ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzice, ale to właśnie te słowa teraz. Stało się to po to, aby objawiły się na nim dzieła Boga. Czyli mam możliwość pokazać teraz, pomimo że wy jesteście grzesznikami, zgrzeszyliście z Adama, macie różne ułomności, ja wam pokażę moc Bożą, że Bóg ma moc, by to usunąć i to usunie. A więc po to to się stało, by objawiła się moc Boża. Te słowa też Jezus powiedział w innych momentach, zaraz sobie też przeczytamy. A więc Jezus Chrystus jeszcze raz objawił moc Bożą do usunięcia wszelkich chorób. Pokazał, że Bóg ma tą moc i chce, i zrobi. Mówił więc, że to przytrafiło się, by objawić moc Bożą, inaczej mówiąc, by pokazać, że Bóg ma moc usuwać wszelkie choroby i chce, i to zrobi, ale kiedy? W przyszłości. Po to za nas umarł Jezus Chrystus, by te grzechy zostały zgładzone. Natomiast nie stało się to aż do dzisiejszego czasu, tylko że nasze ciało nie zostało zbawione. Jeśli by było nasze ciało przy śmierci Jezusa, wielu to powtarza znowu charyzmatyków, ranami Chrystusa zostaliśmy uzdrowieni. No to ty nie chorujesz, nie starzejesz się, nie dochodzisz do śmierci? Wszyscy ci charyzmatycy, którzy rozpoczęli te ruchy charyzmatyczne, dzisiaj nie żyją. Zestarzeli się, umarli, dostali jakąś chorobę i umarli. No to jak? To jakby ciało było zbawione? No to od pierwszego wieku wszyscy chrześcijanie do dzisiaj by żyli, dlatego że śmierć, choroby są następstwem grzechu Adamowego. Jeżeli to zostało z nas zdjęte, z tego ciała fizycznego, to nikt z nas nie powinien umierać. Jednakże Biblia naucza nas, że nasz duch został zbawiony, nigdy ciało. Dlatego my spodziewamy się nowych ciał, ciał uwielbionych. Staliśmy się nowym stworzeniem, mamy zalążek ducha, który przemieni nasze śmiertelne ciała, ciała uwielbione, które już nie umrą. Mówiąc o pierwszym zmartwychwstaniu, też sobie to dzisiaj powiemy. A więc czy kwestia uwolnienia naszych ciał z chorób i śmierci dzieje się teraz? Nie. Jest kwestią przyszłości, na którą oczekujemy. To się stanie, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu. Gdy przyjdzie, nasze ciało się przemieni, nigdy nie będziesz chorował, nie będziesz miał pożądań tego ciała, bo to jest grzeszne ciało Adamowe, nad którym wciąż walczymy. Musimy prowadzić w zgodzie z duchem, bo inaczej ciało wzrasta i prowadzi do grzechu. A grzech prowadzi do śmierci, tak Biblia mówi. Tak? A więc w przyszłości doświadczymy całkowitego uzdrowienia od wszelkich chorób oraz śmierci poprzez, jeszcze raz, przemianę przez Ducha Świętego naszych ciał w ciała uwielbione, czyli wolne od grzechu Adama i jego skutków. Nie jesteśmy w stanie, jeszcze raz, Chrystus nie umarł za nasze ciała, ale za naszego ducha. Za naszego ducha. Duch jest zbawiony, a nie nasze ciało. Podobne słowa, jak tutaj czytaliśmy, że stało się to, aby objawiły się na nim dzieła Boga, Jezus Chrystus powiedział o Łazarzu. Zobaczmy sobie dalsze słowa, Jana 11 rozdział. Sprawozdanie o Łazarzu. Wersety od 1 do 4. Był zaś pewien chory Łazarz z Betanii, wioski Marii i Marty i jej siostry. Czy jego siostry. Była to ta Maria, która namaściła Pana mirrą i otarła jego stopy swoimi włosami. Jej to brat Łazarz chorował.
Siostry posłały więc do niego wiadomość: Panie, oto ten, którego kochasz, choruje. Gdy Jezus to usłyszał, powiedział: Ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. Ta sama zasada, te same słowa i ten sam sens, że po to się dzieje to, bym pokazał moc Bożą. Tak? Czyli Bóg to nie zrzucił na te osoby po to, by teraz pokazać, że ma moc. No nie, to jest następstwo grzechu Adamowego, tak? Nasze ciała podlegają różnym ułomnościom. Ktoś się rodzi ułomny i całe życie, nie wiem, nie widzi, nie słyszy, albo jest bez rąk, bez nóg. Są takie też osoby i różne są deformacje. Nie jest to przekleństwo Boga, jest to rezultat grzechu Adama. Cielesność, tak? Utraciliśmy to. Chrystus nas pojednał z Bogiem. Mamy, zbawiony jest nasz duch i w przyszłości będziemy mieli nowe ciała, które nie podlegają grzechowi Adama. Musi to być nowe ciało, bo to zawsze będzie podlegać jeszcze raz grzechu Adamowego. To jest cielesne ciało. Dlatego z tego ciała musimy być wykupieni. To jest wszystko się z sobą łączy. Po to jest nowo narodzenie, kochani, byśmy mieli zalążek ducha, by miało co w co się przemienić. Nie możemy być, Biblia mówi, krew i ciało nie odziedziczą Królestwa Bożego. Tylko zgodnie z obietnicą oczekujemy czegoś nowego. Nowego ciała na wzór zmartwychwstałego ciała Jezusa Chrystusa. Na wzór. Tak? Bo nigdy nie będziemy tacy jak Bóg. To trzeba wszystko wyraźnie podkreślać. Jana, teraz sobie troszeczkę dalej powiemy o tym Łazarzu. Chwała Boża na świadectwo, że Bóg nie tylko usunie choroby, ale i śmierć. Znowu Chrystus to zademonstrował. Jana 11, rozdział 20 po 27. Zobaczmy. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta zatem powiedziała do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek poprosiłbyś Boga, da ci to Bóg. Jezus do niej: zmartwychwstanie i twój brat. Marta na to: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Jezus powiedział jej: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we mnie, choćby nawet umarł, żyć będzie. A każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Odpowiedziała: tak, Panie. Ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga, który miał przyjść na świat. I od 37 po 44. Niektórzy zaś z nich powiedzieli: czy ten, który otworzył niewidomemu oczy, nie mógł sprawić, aby i ten nie umarł? Jezus zatem ponownie wzruszony w sobie poszedł do grobu, a była to grota i kamień leżał na niej. Jezus polecił: usuńcie ten kamień. Wtedy odezwała się Marta, siostra zmarłego: Panie, już cuchnie, bo to jest czwarty dzień. Jezus jej na to: czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Wcześniej czytamy, w co uwierzyła. Mocno się zapierała wierze, tak dzisiaj charyzmatycy znowu mówią, nie. Jeszcze raz 27 rozdział, w co uwierzyła Maria, czy Marta. 27 odpowiedziała: tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga, który miał przyjść na świat. Zawsze uzdrowienie, jakkolwiek co się działo, było przez wiarę w to, uwierzenie w to, że Jezus Chrystus jest obiecanym Mesjaszem. Synem Boga, tak tutaj widzicie. Ta wiara, a nie tak wierzę. Się dzisiaj ktoś mówi, no nie miałeś wiary odpowiednio dużo. No nie, mamy wierzyć w Jezusa Chrystusa. To jest jedyna wiara. Wtedy ona uzdrawiała. Dzisiaj jest inaczej. To było na potwierdzenie jeszcze raz mesjaństwa Jezusa Chrystusa. To się miało spełnić na nim proroctwa. I to Jezus pokazywał. Natomiast dzisiaj sytuacja jest całkowicie inna. Już odchodząc troszeczkę z pytania. Jeszcze raz 40. Jezus jej na to: czy ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga. Usunęli więc kamień. Jezus zaś wzniósł oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja jestem świadom, że zawsze mnie wysłuchujesz. Ale powiedziałem to ze względu na stojący wokół tłum, aby uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Po tych słowach zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane pasami płótna, a jego twarz była spowita w chustę. Jezus polecił im: rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść.
Więc podobnie tutaj Pan Jezus tłumaczy, że śmierć albo kalectwo nie jest ze strony Boga, ale Bóg ma moc i wolę, by nas z tego uwolnić. Witaj, Halino. Kolejny przykład. Wieża w Siloe. Łukasza, zobaczmy, 13 rozdział. By pokazać, że to wszystko nie dzieje się z woli Boga, albo jeszcze raz, że Bóg nie zrzuca takie nieszczęścia na człowieka. Jest to jeszcze raz rezultat grzechu Adamowego. On wprowadził grzech i śmierć na świat. Przez grzech, choroby, ułomność. Wcześniej nie miało to miejsca, tak? Po stworzeniu Adama i Ewy. Adam i Ewa przez grzech wprowadzili to na siebie. I nie było siły, by to samo nie przekazali swoim dzieciom. Nie mogli tej świętości już przekazać. Rozumiecie? Bo ona została odebrana, zniszczona. Nie byli w stanie tego naprawić. Dopiero musiał przyjść Jezus Chrystus i w Chrystusie mamy te wszelkie nadzieje, tak? Wieża w Siloe, 13 rozdział, wersety od 1 do 5. Znowu podobne pytania zadawali Panu Jezusowi uczniowie. W tym właśnie czasie byli tam obecni jacyś ludzie, którzy mu donosili o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z ich ofiarami. Wtedy powiedział im: myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Czyli myślicie, że przez ich grzechy Bóg to sprowadził na nich? O nie, tak, mówi Jezus, ale mówię wam, jeśli się nie opamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Więc jeszcze raz, to nie było wolą Bożą, ale wy jak się nie opamiętacie, nie będziecie pokutować, nie będziecie spełniać woli Bożej, to samo was spotka, no bo dojdziecie do swojego wieku starczego, czy jakkolwiek, przypadkowej śmierci jest po was. Tak? A więc taka jest sytuacja, więc nie jest to wola Boża, ale jeśli nie przyjdziecie do Boga, to zginiecie. Po prostu śmierć i koniec, tak? Tutaj ten obraz Chrystus pokazuje. Albo tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, tak? Czyli 18 szło i nagle spadła, przewróciła się wieża, ich zabiła. I Jezus pyta, albo tych 18, na których runęła wieża w Siloe i zabiła ich, myślicie, że oni byli bardziej winni niż pozostali ludzie zamieszkujący Jerozolimę? O nie! Mówię wam, lecz jeśli się nie opamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Jest to, jak Księga Przysłów nam mówi, wszystko jest dziełem przypadku. A więc żyjemy w grzechu adamowym. Adam wprowadził śmierć i grzech, czy grzech i śmierć, choroby na nas. Są różne przypadki, człowiek odszedł od Boga, Królestwo Boże nie panuje na ziemi, dlatego dzieją się różne rzeczy, tragiczne rzeczy. Ktoś ma dobre życie, a ktoś rodzi się od samego początku już ułomny i cierpi całe życie. Nie jest to z woli Bożej, nie jest to klątwa Boża, tak? Ale Bóg pragnie przez te przykłady, jak widzimy, przywrócić nasze zdrowie, przywrócić nasze idealne życie i dać nam życie wieczne w przyszłości, tak? Bo jest zbawiany nasz duch. Natomiast gdy Jezus przyjdzie, będziemy przemienieni w ciało uwielbione, które nie będzie chorować, które nie będzie czuło pociągów seksualnych, jakkolwiek grzesznych, tego ciała, bo to ciało jak gdyby umrze, zostaniemy przemienieni w coś nowego. Jeszcze raz, tym jest cały sens tego wszystkiego. Agnieszka, dalej pytasz. Jana 11 rozdział, wersety od 49 do 52. Czy Kajfasz rozumiał, dlaczego Jezus musi umrzeć? Zobaczmy, Jana 11 rozdział. To już czytaliśmy dzisiaj, ale teraz sobie podkreślimy. Jana 11, 49 po 52. Wtedy jeden z nich, Kajfasz, który tego roku był arcykapłanem, powiedział im: wy nic nie wiecie, ani nie rozumiecie, że korzystniej jest dla was, aby jeden człowiek umarł za lud, niż aby zginął cały naród. Tego jednak nie mówił sam siebie, od razu to podkreślam, ale będąc arcykapłanem tego roku, prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród. Nie tylko za naród, to też jest ważne, ale także, że po to, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. Jeszcze raz twoje pytanie. Czy Kajfasz rozumiał, dlaczego Jezus musi umrzeć? Ale mnie skurcz złapał w nocy. Przepraszam. Czy Kajfasz rozumiał, dlaczego Jezus musi umrzeć? Moja droga, według tego, co tu czytamy, nie rozumiał, ale nieświadomie wypowiedział proroctwo jako arcykapłan.
Zobacz werset 51. Tego jednak nie mówił sam z siebie, czyli nie był tego świadom. Tak? Tego jednak nie mówił sam siebie, czyli nie rozumiał, że tutaj mówi proroctwo, też nie czytamy nic o nawróceniu Kajfasza czy jakkolwiek. Tego jednak nie mówił sam siebie, ale będąc arcykapłanem tego roku, prorokował, że Jezus ma umrzeć za naród, to raz, ale nie tylko za naród, to już było jak gdyby zapowiedź tego, że to również dla pogan, ale także po to, jak sobie przeczytamy dalej, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boga. A więc absolutnie nie rozumiał, ale nieświadomie wypowiedział proroctwo jako arcykapłan. Czy był prorokiem? Znowu nie. W tym jednym momencie wypowiedział nieświadomie proroctwo o Jezusie Chrystusie. Nieświadomie proroctwo mówiło o Panu Jezusie jako Zbawicielu nie tylko Żydów, ale całej ludzkości, która w Niego wierzy, jeśli w Niego wierzy. Jednak Kajfasz powiedział to w kontekście, zaraz sobie przeczytamy, obawy, że Rzymianie odbiorą Żydom państwo i świątynię. Więc nie mówił to w tym kontekście, co zrobi śmierć Jezusa Chrystusa, ale z obawy musimy to zrobić, bo utracimy nasz naród i świątynię. Jednak to stało się proroctwem, tak? Zobaczmy, 48 werset. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy w niego uwierzą, wówczas wkroczą Rzymianie i zabiorą nam to miejsce i ten naród. No i w tym momencie Kajfasz powiedział, że lepiej jest, aby jeden człowiek umarł, czyli Jezus za lud, który by musiał pójść w niewolę, tak się zresztą stało w 70 roku naszej ery, tak? Niż aby zginął cały naród. A więc tak to wygląda. Podkreślmy sobie to trafność, że tak rzeczywiście jest, jeśli chodzi o proroctwo, zbawienie Żydów, którzy uwierzą w Chrystusa, jak i potem, którzy uwierzą w Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że naród żydowski był w prawie całkowicie oddzielony od pogan, od reszty świata, czyli nie mogli mieć z nimi kontaktu, nie mogli mieć z nimi, bratać się z nimi, nie mogli mieć żadnej duchowej struktury z nimi, chyba że chodzi o prozelitów, czyli tych z pogan, którzy się przyłączyli, chcieli się przyłączyć do Żydów, musieli całkowicie przyjąć prawo i stać się Żydami, że tak powiem, tak? Efezjan 2 rozdział, wersety od 11 po 22, moi drodzy. Dlatego pamiętajcie, że wy niegdyś poganie w ciele, tak? Czyli my wszyscy, nazywani nieobrzezaniem przez nazywanych obrzezaniem na ciele dokonanym ręką, czyli że Żydzi nazywali nas nieobrzezanymi, że byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, odcięci od obywatelstwa Izraela, to mówi Jezus do pogan, dla nas, i obcy przymierzą obietnicy, nie mający nadziei i bez Boga na tym świecie, bo tylko był naród izraelski wybrany, tylko on, jego dotyczyły obietnice Boże. Teraz zaś w Chrystusie Jezusie, tak, to jest między innymi to, co powiedział Kajfasz nieświadomie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, tym, który z dwojga uczynił jednego, gdy usunął mur podziału, nieprzyjaźń przez swoje ciało. Tak wam mówiłem, był mur, był podział, Żydzi byli tylko wybrani, byli odseparowani od wszystkich narodów. Krew Jezusa, śmierć Jezusa to przerwała, czyli On, Chrystus, jest naszym pokojem, tym, który z dwojga, czyli pogan i Żydów, uczynił jednego, jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, tak? Żydzi mesjanistyczni nawróceni do Jezusa i my nawróceni do Chrystusa z pogan stanowimy jedno ciało. Nie ma Żyda, nie ma Greka, ale wszyscy jesteśmy jedno w Jezusie Chrystusie, tak? To jest to. Jeszcze raz, On bowiem, czyli Chrystus, jest naszym pokojem, tym, który z dwojga, Żyd, poganin, uczynił jednego, gdy usunął właśnie ten mur podziału, nieprzyjaźń przez swoje ciało. On zniósł prawo przykazań, mimo prawie mojżeszowym, Chrystus je zniósł, zawarty w ustawach, aby z dwóch, jeszcze raz, pogan Żyd, stworzyć w sobie sam jednego nowego człowieka. My jesteśmy ciałem Chrystusa, tak? On naszą głową. Czyniąc pokój i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, na którym zniszczył nieprzyjaźń. A gdy przyszedł, głosił pokój wam z daleka i pokój tym z bliska. Gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy, czyli i Żydzi nawróceni, i poganie nawróceni, w jednym duchu. Tak więc nie jesteście już, czyli my, chrześcijanie z pogan, już obcymi i przychodniami, lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga, zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,
gdzie kamieniem węgielnym jest Chrystus Jezus, którym cała budowla razem spojona wyrasta na święty przybytek w Panu, którym i wy razem jesteście budowani na mieszkanie Boga w duchu. Tak? Więc tutaj to, co się stało, kochani, Chrystus pojednał nas z Ojcem, pojednał z Ojcem świat, który uwierzy w Chrystusa, oraz wierzących Żydów z poganami, tak? Ustanawiając jedno ciało, którego jest głową. To tyle w tym kontekście. Dalej pytanie Ewy. Jana 7,5. Jak rozumieć ten werset? Czy bracia rodzeni Jezusa Chrystusa nie wierzyli, że był On Synem Bożym? Jana 7,5. Wróćmy do Ewangelii Jana. Jana 7, rozdział 5, werset. Bo nawet jego bracia, mówimy tu o braciach fizycznych, czyli jak to się mówi, przyrodnich bratach. Dlaczego przyrodnich braciach? Dlatego, że z innego ojca, bo Jezus jest Synem Bożym. Natomiast z tej samej matki, z Marii, Jezus miał braci i siostry. Tak naucza nas Biblia. Więc ci bracia, jego cieleśni bracia, bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego. No i pytanie, jak rozumieć ten werset, czy bracia rodzeni Jezusa Chrystusa nie wierzyli, że był Synem Bożym? No tak jak, moja droga, czytamy, nie wierzyli. W kilku miejscach możemy to znaleźć, chociażby w Marka 3 rozdziale. Mówiąc nie wierzyli, nie wiemy, czy w dalszej części po śmierci Jezusa, jego zmartwychwstanie, część przynajmniej z nich nie uwierzyła w Jezusa, nie wiemy, ale na tamten czas absolutnie nie wierzyli w Jezusa, czy to nawet po cudzie, pierwszym cudzie w Ganie Galilejskiej, kiedy Jezus zmienił wodę w wino. Nie wierzyli w Niego. Więc zobaczmy inne tutaj wersety w tym kontekście. Marka 3,21. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, zbliża się do światła. Przepraszam, coś tu chyba nie tak. Chyba sobie coś źle zapisałem. A, Marka, czytam z Jana, przepraszam. Pójdźmy do Marka. Marka 3,21. A gdy jego bliscy, no właśnie to, usłyszeli, wyszli, aby go zabrać, mówili bowiem, że szaleje. Więc nie wierzyli, że to, co jest, zrobi, no słuchaj, głupiejesz, chodź no tutaj, co się dzieje z tobą. To jest ten kontekst, to są te słowa. A co to za bliscy? Werset 31. I przyszła jego matka oraz jego bracia. Tak? Matka z braćmi, fizycznymi braćmi, nie braćmi duchowymi, przyszli, zatrzymali się na zewnątrz i posłali do niego, aby go przywołać. A wcześniej, jak czytamy, po to, że po prostu widzieli, że myślę, że szaleje, nie? Że coś tam robi. Nie wierzyli, że to jest Mesjasz, że tak to jest. No, o matce Jezusa czytamy, zawsze zachowywała to w sercu i oczywiście miała to z objawienia, ale inaczej, jeśli chodzi o jego rodzeństwo. Jeszcze raz, był to początek działalności Jezusa Chrystusa, możliwe, że później, a zwłaszcza po zmartwychwstaniu, niektórzy przynajmniej z jego braci i sióstr w niego uwierzyli. Trzeba pamiętać, że Pan Jezus ściągał na siebie, dlaczego nie wierzyli w niego wtedy, ściągał na siebie uprzedzenia i Paweł pisze, że spotkał brata pańskiego Grzegorz, no spotkał go w wizji. Wizji, tak? I co się stało? No Paweł został nawrócony, oślepiony w drodze, kiedy to praktycznie pałał rządzą mordu i chciał mordować dalej chrześcijan. Miał wizję. Tej wizji zobaczył Jezusa Chrystusa, mój drogi, ale nigdy nie zobaczył Jezusa Chrystusa fizycznie. Tylko w wizji spotkał. Aha, piszesz, spotkał brata pańskiego. No tak, no tak. Kochani, trzeba pamiętać, że Pan Jezus jeszcze raz ściągał na siebie uprzedzenia i złość klasy kapłańskiej i faryzeuszy oraz uczonych w piśmie, tak? Na przykład czyniąc cuda w sabat. Poza tym Izrael spodziewał się, że Mesjasz jeszcze raz przyjdzie po to, by uwolnić ich od Rzymian, spod okupacji rzymskiej. Dlatego też bracia Jezusa w tamtej chwili, na tamten czas, na 100% nie wierzyli w Niego, tak? Tak mówimy, przynajmniej w tamtym okresie. A więc tak to, Ewo, wygląda. Bardzo trafnie Grzegorz piszesz, Paweł pisał, że spotkał brata pańskiego, jak najbardziej.
ale to później, tak mówimy. No i to już jest chyba ostatnie pytanie, jeśli się nie mylę. Mirka. I Mirek pytasz, Jana 11, rozdział 24, werset. O pytanie, o jakie zmartwychwstanie chodzi, kiedy się ono rozpocznie i kogo dotyczy. Zobaczmy Jana. Powróćmy do Jana. Jana 11, rozdział, a werset 24, to już tak, też czytaliśmy. A teraz zwrócimy uwagę na to. Marta na to wie, że zmartwychwstanie jej brat Łazarz przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. No i według tego mądre pytanie, o jakie zmartwychwstanie chodzi, kiedy się ono rozpocznie i kogo dotyczy. Bardzo, bardzo dobre pytania. No i tutaj, drogi Mirku, musimy podkreślić, że biblijnie mamy dwa zmartwychwstania, sprawiedliwych do życia wiecznego oraz niesprawiedliwych na sąd. Jeśli chodzi o zmartwychwstanie sprawiedliwych, jest ono troszeczkę rozciągnięte w czasie. I jak też mówimy o dwóch zmartwychwstaniach, zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych, nie będzie ono miało miejsca w jednym momencie. To zaraz sobie biblijnie wykażemy. Sam Chrystus to potwierdził, że przede wszystkim nastanie zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Wróćmy do Jana 5 rozdziału, więc po kolei sobie wytłumaczymy tą kwestię. Jana 5 rozdział 28-29 werset. Nie dziwcie się, mówi Jezus Chrystus, nie dziwcie się temu, nadchodzi bowiem godzina, kiedy wszyscy, jak Jezus mówi wszyscy, to znaczy wszyscy, w grobach usłyszą Jego głos. Tylko że wyjdą ci, którzy czynili to, co dobre, ku zmartwychwstaniu do życia, a ci, którzy czynili to, co złe, ku zmartwychwstaniu na sąd. Jeżeli byśmy nie analizowali dalszych słów w tym kontekście w innych miejscach w Biblii, moglibyśmy dojść do wniosku, że będzie to jeden czas. Że w jednym czasie, jak Jezus mówi, wszyscy w grobach usłyszą, wyjdą ci, którzy czynili co dobre ku zmartwychwstaniu do życia, a ci, którzy czynili to co złe ku zmartwychwstaniu na sąd. Gdybyśmy tylko to przeczytali, to możemy wywnioskować, że jest to jeden i ten sam moment. Tak? Zmartwychwstanie, zarówno sprawiedliwy, niesprawiedliwy, w tym samym momencie, w tym samym czasie. Ale no właśnie, Biblia nam to szerzej tłumaczy. Bo jeśli też Jezus Chrystus coś powiedział, nie zawsze po prostu tłumaczył coś na tą chwilę, mówił tylko o zmartwychwstaniu. I mówił, że będzie zgodnie z prawdą zmartwychwstanie i sprawiedliwych, i niesprawiedliwych. Natomiast nie tłumaczył tego, nie rozkładał na części wtórne, by powiedzieć, że to inny czas, jeśli chodzi o zmartwychwstanie sprawiedliwych, a inny czas na niesprawiedliwych. Zaraz sobie to powiemy po innych przykładach biblijnych. Skąd jednak Jezus cytował, bo Jezus wszystko, co mówił, oczywiście też opierało się na Słowie Bożym. Skąd Jezus Chrystus cytował te słowa? Oraz dlaczego tą samą wiarę, bo to powiedziała przecież Marta, właśnie miała Marta, tak? Bo powiedziała, zaraz jakbyśmy sobie wrócili, w Jana 11:24, jeszcze raz to są słowa Marty, tak? Marta na to wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Skąd wiedziała? No z pism Starego Testamentu, z proroctw. Na przykład Daniela. Jest tego sporo, ale ja przeczytam tylko jeden fragment, bo nie ma sensu tutaj podawać wielu, wystarczy jeden. Daniela 12 rozdział, moi drodzy. 12 rozdział Daniela, wersety 1 i 2. W tym czasie powstanie Michał, wielki książę, który jest opiekunem synów Twojego ludu, a będzie to czas takiego ucisku, jakiego nie było. Mamy mowę o wielkim ucisku w przyszłości, tak? Odkąd istnieje naród, aż do tego czasu. Jeszcze raz, dotyczy to narodu izraelskiego. Wielki ucisk. W tym czasie wybawiony będzie Twój lud, każdy, kto zostanie znaleziony jako wpisany do księgi. Tutaj i wielu ze śpiących w prochu ziemi obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi i wieczne odrzucenie. I tutaj znowu, a więc przede wszystkim to są te proroctwa, o których Pan Jezus wiedział, o których wiedziała również Marta. I z tego między innymi to cytowali. Ale znowu po tych słowach możemy dojść do wniosku, że w tym momencie i to wielkiego ucisku wielu ze śpiących w prochu ziemi obudzi się, jedni do życia wiecznego, a drudzy na zniewagi, wieczne odrzucenie. A więc jeszcze raz musimy sprawdzić, co Biblia szerzej
mówi w tym kontekście, by dojść do konsensusu, po prostu do prawdy biblijnej. Jeszcze raz, nie jest to jeden moment. Po pierwsze, najpierw Biblia opisuje zmartwychwstanie sprawiedliwych do życia wiecznego i odróżnia ten moment, czy rozpoczęcie tego czasu od zmartwychwstania niesprawiedliwych. Biblia nazywa zmartwychwstaniem sprawiedliwych pierwszym zmartwychwstaniem. Otwórzmy sobie, kochani, objawienie Jana. Wszystko sobie biblijnie tutaj uzasadnimy, że to nie jest jeden moment zmartwychwstania sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I kiedy w takim razie? Jaka różnica pomiędzy jednym a drugim? Objawienie 20 rozdział, wersety od 4 do 6. I zobaczyłem trony i zasiedli na nich i powierzono im sąd. I zobaczyłem dusze ściętych za świadectwo o Jezusie i za Słowo Boże. I tych, którzy nie pokłonili się zwierzęciu, ani jego podobiznie i nie przyjęli znamienia na swe czoło i rękę. Ożyli oni, witaj Mariola, ożyli oni i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Bardzo ważne, czytamy, pozostali spośród umarłych, nie ożyli, aż dopełniło się 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Szczęśliwy święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu, bardzo ważne, że dotyczy to sprawiedliwych, gdyż nad nimi druga śmierć nie ma władzy, czy już nigdy nie umrą, będą żyć wiecznie w ciałach uwielbionych, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować 1000 lat. Zwróćmy uwagę, że to jest pierwsze zmartwychwstanie do życia wiecznego, jednak pozostali, czyli kto niesprawiedliwi, o których mówił Jezus, niesprawiedliwi, o których mówił Daniel, pozostali spośród umarłych, nie ożyli, aż dopełniło się 1000 lat. A więc różnica pomiędzy pierwszym zmartwychwstaniem do życia wiecznego sprawiedliwych, a zmartwychwstaniem niesprawiedliwych jest 1000 lat. Albo innymi słowy, zmartwychwstanie niesprawiedliwych dopiero będzie miało miejsce po Królestwie Mesjańskim. A więc nie na przykład tak jak nauczają Świadkowie Jehowy, że będą ludzie zmartwychwzbudzeni i będą żyć w raju na ziemi w tym 1000-letnim Królestwie Mesjańskim. Nie. Biblia bardzo wyraźnie mówi, że pozostali spośród umarłych nie ożyli, aż się dopełniło owych 1000 lat. 1000 lat panowania Chrystusa. Tak? Zresztą potwierdzenie tego, czy jak gdyby w dalszym ciągu, gdy czytamy Księgę Objawienia, mamy od 7 do 15, a gdy dopełni się 1000 lat, a więc po tym Królestwie Mesjańskim, tak? 1000 lat królowania mesjańskiego, Królestwa Mesjańskiego Jezusa Chrystusa, w którym my współkrólujemy z Chrystusem na ziemi. A gdy dopełni się owych 1000 lat, szatan zostanie zwolniony ze swojego więzienia i wyjdzie, aby zwieść narody na 4 narożach ziemi. Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a ich liczba jak piasek morski. I wstąpili na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i ukochane miasto, i wstąpił ogień z nieba i pochłonął ich. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki, gdzie jest zwierzę oraz fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków. I zobaczyłem wielki teraz, po tym okresie 1000 lat, jest jeszcze walka Goga z Magog, którym jest szatan w przyszłości, bo jest to, jeśli chodzi o Goga z Magog, podwójne proroctwo. Po tym 1000-letnim królestwie następuje atak szatana, który został uwolniony z swego więzienia, jak czytamy, zwiódł znowu bardzo dużo ludzi, otoczyli miasto święte, spadł ogień i ich pochłonął. I po tym momencie czytamy. Zobaczyłem wielki biały tron, czyli jak wcześniej czytaliśmy 5 werset, pozostali spośród umarłych, nie ożyli, aż się dopełniło te 1000 lat. No i po tym 1000 lat Jan pisze, zobaczyłem wielki biały tron oraz tego, który na nim siedzi, sprzed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. Cały czas widzimy tą kontynuację, tak? Nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat, siódmy, gdy się dopełni 1000 lat, szatan i tak dalej. I później zobaczyłem wielki biały tron oraz tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo i nie znaleziono dla nich miejsca. I teraz zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. Czy to jest to drugie zmartwychwstanie? Jeszcze raz 5 werset. Pozostali spośród umarłych, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. A tutaj po 1000 lat mamy ten opis. Zobaczyłem umarłych, wielkich, małych, stojących przed tronem. Otwarte zostały zwoje i otwarty został inny zwój, to jest zwój życia. Osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co było napisane w księgach według ich czynów.
Nie wydało może umarłych, to jest to zmartwychwstanie. Drugie, niesprawiedliwych. Wydało może umarłych, którzy w nim byli. Również śmierć i Hades wydały umarłych. Hades oznacza grób, tak jak Szeol. Wydały umarłych, którzy w nich byli, zostali osądzeni, każdy według swoich czynów. I śmierć i Hades zostały wrzucone do jeziora ognistego. To jezioro ogniste to śmierć druga. Jeśli ktoś nie został znaleziony jako zapisany na zwoju życia, został wrzucony do jeziora ognistego. Tak? A więc odstęp pomiędzy zmartwychwstaniem sprawiedliwych a niesprawiedliwych to 1000 lat. Ten okres mesjanistycznego królestwa. Taka jest prawda biblijna. Natomiast kiedy pierwsze zmartwychwstanie? Kiedy to zmartwychwstanie, które głównie ty pytasz, że Marta powiedziała, że wiem, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. Kiedy to ten dzień ostateczny, tak? Co to za dzień ostateczny? A więc znowu musimy sobie to wytłumaczyć. Moi drodzy, dzisiaj żyjemy w dniach ostatecznych. No ale czy to oznacza, że żyjemy, nie wiem, w 7 dniach jakichś na przykład? W literalnych, dosłownych dniach? No nie, mówimy o latach, mówimy o pewnym okresie, tak? Tak samo dniem ostatecznym, za przykładem różnicy czasu w dwóch zmartwychwstaniach, nie jest jeden dzień 24-godzinny, czyli że ten dzień to nie 24, ten dzień ostateczny, o którym mówi Marta, to nie jeden dzień 24-godzinny. Dlatego, że pierwsze zmartwychwstanie będzie rozciągnięte od pochwycenia Kościoła, to sobie też przeczytamy, aż do zmartwychwstania świętych z wielkiego ucisku. Tłumaczyłem, jeśli chodzi o to, kim są ci święci. Jeśli ktoś nie widział, zobaczcie sobie ten vlog, jeden z ostatnich. Cudowna obietnica pochwycenia na obłoki. Tam mówiłem to, jak ludzie czasami nie rozumieją pewnych kwestii i mówią, że pochwycenie będzie dopiero po wielkim ucisku, jak ktoś nie przyjmie właśnie z oblubienicy, twierdzą, znaku bestii, zostanie ścięty i wtedy dopiero zostanie zmartwychwzbudzony i pochwycony, czy jakkolwiek tam sobie to tłumaczą. Nie, to jest inna grupa. To są ci ludzie, którzy się nawrócą w wielkim ucisku. Jeszcze raz tłumaczę to biblijnie w tym vlogu. To zachęcam do tego. A więc jeszcze raz, to pierwsze zmartwychwstanie jest rozciągnięte. To nie jest jeden moment, jeden dzień 24-godzinny. Nie jest. Zaczyna się jeszcze raz od pochwycenia Kościoła, aż do zmartwychwstania tych świętych, którzy się nawrócą i zginą w wielkim ucisku. To są ci, którzy również uznają Chrystusa, którzy również wypiorą swoje szaty w krwi baranka. To tłumaczyłem jeszcze raz w tym vlogu. Tutaj mamy opisany moment pierwszego zmartwychwstania, znane nam słowa. Pierwszy Koryntian. W skład, jak sobie powiemy, jeszcze wchodzi tego pierwszego zmartwychwstania kilka innych grup ludzi. Zaraz sobie to powiemy. Ale jeszcze raz podkreślam, że nie jest to 24-godzinny dzień, tylko jest to okres pewien. 1 Koryntian 15 rozdział, od czego się zacznie zmartwychwstanie, pierwsze zmartwychwstanie. 1 Koryntian 15 rozdział od 50 po 54. Mówię zaś, bracia, że ciało i krew to jest to, co mówiliśmy, że potrzebujemy nowego ciała, ciała uwielbionego, dlatego że to ciało musi umrzeć, bo jest następstwem grzechu, następstwem Adama i Ewy. Jednakże jeżeli będziemy, oczywiście, jak sobie przeczytamy, żywi, gdy przyjdzie Chrystus, to zostaniemy w okamgnieniu przemienieni, bez bólu, ale to ciało po prostu umrze. No, ale w ten sposób, że zostaniemy przemienieni w coś nowego. Tak, Chrystus został zmartwychwzbudzony w ciele uwielbionym. Na ten wzór. Dlatego mamy zalążek ducha. Jeszcze raz mówię zaś, bracia, że ciało i krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego. Ani zniszczalność nie odziedziczy niezniszczalności, a więc nie w tym ciele, nie ma takiej możliwości. To podkreślam dzisiaj przy ciągu tego live'u. Ciało musi umrzeć, musi, albo ktoś naturalnie umrze przez jakąś chorobę, śmierć, starość, jakkolwiek, ale jak przyjdzie Chrystus w okamgnieniu, zostaniemy przemienieni, tak? Jeszcze raz mówię zaś, bracia, że ciało, krew nie są w stanie odziedziczyć Królestwa Bożego, ani zniszczalność nie odziedziczy niezniszczalności. Oto znajmię wam tajemnicę. Nie wszyscy zaśniemy, wszyscy natomiast będziemy przemienieni. Czyli, tak jak mówię, nie wszyscy umrzemy, ale zostaniemy przemienieni, jeżeli będziemy w tym czasie żywi. W jednej chwili,
W mgnieniu oka, to jest moment, nie zdążysz mrugnąć okiem, już będziesz w nowym, uwielbionym ciele. Bez bólu, bez, tak? Po prostu przez cud Boży. W jednej chwili, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby, tutaj znowu ktoś mówi, proszę, to jest ta ostatnia trąba z Księgi Objawienia, dlatego to pochwycenie będzie po siódmej trąbie, czyli w czasie wielkiego ucisku, czy na koniec, czy jakkolwiek. Kochani, trąba zawsze oznajmia coś, trąba Boża oznajmia pewne wydarzenie Boże, zawsze. Zobaczcie w całej Biblii, czy w czymkolwiek. Święto trąb, czy jakkolwiek, tutaj jest wielkie wydarzenie, przychodzi Chrystus. Są dźwięki trąby i na tą ostatnią trąbę, co nie, znowu mylmy z tymi siedmioma trąbami z Księgi Objawienia. Mamy tam zadęcie w siedem trąb, tak, wylanie siedmiu czasz i otworzenie siedmiu pieczęci. To są inne rzeczy. Nie mylmy znowu jednego z drugim, bo słyszę trąba, ostatnią trąbę, a no to jest ta ostatnia z tych siedmiu trąb w Księdze Objawienia. Nie. Całkowicie inna rzecz. W jednej chwili mgnieniu oka na dźwięk ostatniej trąby zabrzmi bowiem i umarli zostaną zbudzeni niezniszczalni. Już w ciele uwielbionym ci, którzy umarli w Chrystusie. Jak i również, jak sobie powiedzieliśmy, ci, którzy się nawrócą w wielkim ucisku, zostaną ścięci, zostaną zabici za wierność Chrystusowi, bo nie przyjmą znamienia bestii. Również oni momentalnie zostają zmartwychwzbudzeni w ciele uwielbionym. Dołączają do nas. Więc podkreślam, że nie jest to jeden 24-godzinny dzień, tylko okres. Krótki okres, ale jednak. Zabrzmi bowiem, umarli zostaną zbudzeni niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. Cały czas mówię o tej przemianie ciele uwielbionym. Nasze ciało w okamgnieniu będzie przemienione na wzór ciała Chrystusa. Trzeba bowiem, aby to, co zniszczalne, czyli nasze grzeszne ciała, po adamowe ciała, przyoblekło niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblekło nieśmiertelność. To ciało nigdy nie może i nie będzie żyło wiecznie, tylko potrzebujemy nowego. Gdy zaś to, co zniszczalne, przyoblecze niezniszczalność, a to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, wtedy stanie się słowo, które zostało napisane, połknięta jest śmierć w zwycięstwie. Tak, a więc pochwycenie jest początkiem pierwszego zmartwychwstania, początkiem, które jest rozciągnięte w czasie o grupy ludzi. Tak, jednak pomiędzy tym zmartwychwstaniem, a zmartwychwstaniem niesprawiedliwy jest 1000 lat. Pierwszy Tesaloniczan, to same słowa Paweł opisuje. Pierwszy Tesaloniczan, 4:15-18, bo to wam mówimy w słowie Pana, że my, którzy żyjemy, pozostaniemy do przyjścia Pana. Mówimy znowu o przyjścia Pana po Kościół, kiedy my zostaniemy porwani na obłoki. Tak? Nie mówimy o drugim przyjściu Pana na ziemię, kiedy zasiądzie w Królestwie. Muszę to tłumaczyć, wybaczcie, ale wielu, jak mnie słyszy, potem nie potrafi pokojarzyć jednego z drugim. No, przyjście Pana, no to jest to jedno. Przyjście Pana, mówią, no to pochwycenie dopiero wtedy, gdy On przyjdzie. Nie, są to znowu dwa różne etapy. Przyjście Pana w sensie zniżenia się na obłoki, nie zobaczy Go wszelkie oko, tylko my zostaniemy do Niego porwani na obłoki. Tak nam Biblia mówi. Natomiast gdy Jezus przyjdzie drugi raz, zobaczy Go wszelkie oko. Zasiądzie na ziemi przez 1000 lat. Muszę to tak, kochani, tłumaczyć. Bo to wam mówimy w słowie Pana, że my, którzy żyjemy i pozostaniemy do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, czyli nie żyją. Gdyż sam Pan w okrzyku rozkazu, w głosie Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Mamy bardzo wyraźnie powiedziane, od czego się zacznie. Potem my, żyjący, pozostawieni, razem z nimi będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana. To jest to, co mówię. My zostaniemy porwani do Pana, a nie Pan przyjdzie tu. Tak? Dlatego przyjście Pana drugie jest tylko jedno, kiedy zobaczy Go wszelkie ciało, ale jest to przyjście po Kościół. My idziemy do Pana, a nie On do nas. Przygotuję wam miejsce u Ojca, będzie gotowe, przyjdę po was, byście byli tam, gdzie i ja jestem. My idziemy do Pana. Potem my, żyjący, pozostawieni razem z Nim, będziemy porwani w obłokach na spotkanie Pana w powietrze, tak? W powietrze, czyli nie On do nas, tylko my do Niego. I tak zawsze będziemy z Panem. Dlatego zachęcajcie jedni drugich tymi słowami. To jest ta wspaniała dla nas obietnica. Jednak pierwsze zmartwychwstanie dotyczy wszystkich wiernych, teraz grupy ludzi, tak?
Kogo to dotyczy? Wszystkich wiernych, starożytnych sług Bożych, jak Noe, czy też Abraham, to Paweł mówi, nie wyprzedzimy tych, którzy umarli w Chrystusie. Najpierw, w tym momencie, jak Jezus schodzi na obłokach, oni zostają zmartwychwzbudzeni w ciałach uwielbionych, a my przemienieni, którzy zostajemy żywi i razem z nimi łączymy się z Panem na obłokach. Więc mamy te grupy ludzi. Dotyczy to również wszystkich, którzy uwierzyli w Chrystusa, tak jak powiedziałem i czytaliśmy w objawieniu, i oddali mu życie od pierwszego wieku. Dotyczy wszystkich posłusznych sług Chrystusowych aż do dnia dzisiejszego, tak? Czyli ja, ty, wszyscy inni, którzy dali życie Chrystusowi. Ale będzie to również, tak jak powiedzieliśmy, dotyczyć tych, którzy wypiorą swe szaty w krwi baranka podczas wielkiego ucisku i poniosą z tego powodu śmierć. Ci, którzy giną za nieoddanie czci antychrystowi, którzy nie wzięli jego znamie, to nie oblubienica. Podkreślam to bardzo wyraźnie. Są inne słowa użyte, są święci. Dlaczego święci? Bo się nawrócą, wypiorą swoje szaty w krwi baranka. My już dawno je wypraliśmy. Oni mają uwierzyć, a więc wyprać. I wtedy zginą. Nie należą oni do oblubienicy dzisiaj, ale się nawrócą podczas wielkiego ucisku. To są, ja to powtarzam naprawdę tak łopatologię, jak łopatologię, tak? Bo tak trzeba, bo to powtarzać trzeba w kółko, bo wielu ludzi naprawdę słyszy innych o tym pochwyceniu w innym czasie i ma ten mętlik po prostu, nie? Tylko ja się staram to tak rozczłonkować, by było to jak najprościej powiedziane, ale zrozumiale. Ktoś mówi, no ale no, wychodzą z wielkiego ucisku, tak? No to jak? No to oblubienica ma zostać i wyjść. No nie, to nie jest część oblubienicy, która będzie pochwycona. To są ludzie, którzy uwierzą podczas wielkiego ucisku przez głoszenie dwóch świadków albo przez głoszenie 144 tysięcy. O nich chodzi. I oni też staną się członkiem oblubienicy, członkami, tak? Dołączą do nas. A więc też będą mieć udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu, dlatego że pierwsze zmartwychwstanie jest już nie na śmierć, tylko jest w ciele uwielbionym na wieki, do życia wiecznego. Więc będą również dotyczyć tych, którzy wypiorą swe szaty w krwi baranka podczas wielkiego ucisku i poniosą z tego powodu śmierć. Dotyczy to również dwóch świadków, którzy też mają umrzeć i zmartwychwstać, pójść do nieba. Tak? Którzy ostatecznie zostaną zabici przez antychrysta. Natomiast po tym, gdy Chrystus przyjdzie na ziemię, zapanuje tysiącletnie królestwo, nie będzie żadnego zmartwychwstania na okres tysiąca lat. Natomiast później, gdy szatan się zbuntuje, zbuntuje część ludzi, dużą część, spadnie ogień, wtedy następuje drugie zmartwychwstanie. Tak? Uczynkowe, niesprawiedliwych. I tak wygląda ta sytuacja. Dziękuję Wam, kochani. To tyle na dzisiaj. Gardło jak zwykle mnie boli. Tracę głos. Dziękuję Wam, kochani, za te pytania. Mam nadzieję, że jest to bardzo pożyteczne i potrzebne. Po reakcjach wielu osób widzę, że ma to duże znaczenie i stanowi dużą pomoc. Cieszę się z tego, kochani. Co do pewnych kwestii, tak mówiliśmy o świętach dzisiaj, ja o tym mówię. Jeszcze raz, nikomu nic nie narzucam. Ja daleki jestem od potępiania, ale mówię wyraźnie o tych rzeczach. Ja mam takie podejście, absolutnie nie obchodzę świąt jako choinki, jako Mikołaj, jako prezenty. Kochani, święta obchodzą te święta, jeżeli byłyby od Boga i przez Boga ustanowione, byłyby oddzielone. Czyli wszystkie święta, już tak na koniec tylko powiem, wszystkie święta były dla Izraela. Tylko Izraelici je obchodzili. Nie obchodził żaden człowiek z pogan, tak? To były oddzielone święta dla ludu Bożego. Jeżeli te święta byłyby oddzielone dla nas dzisiaj, kochani, dlaczego obchodzą je ateiści? Dlaczego obchodzą je ludzie z innych religii, nie chrześcijanie, buddyści i inni obchodzą Boże Narodzenie. W ten sam sposób, co i chrześcijanie. Aczkolwiek nie widzą tam Jezusa, ale nie jest to święto, w cudzysłowie, oddzielone. Jest to całkowicie święto, które obchodzi cały świat. Ja to jedynie przybliżam, zostało ustanowione przez Kościół katolicki. Natomiast jeżeli ty chcesz obchodzić nawet 25 grudnia, no to zastanów się, w jaki sposób, nie? Bo przecież nikt nie może osądzać cudzego sługę, ale mówię to, byśmy mieli świadomość. Dobrze, kochani. Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłem. Zróbcie z tym, co chcecie.
jak chcecie. Ja mam zawsze i uważam za braci również tych, którzy robią tak albo tak, bo ja nie jestem postawiony na to miejsce, by kogoś osądzać, ale mówić już jak najbardziej. Dziękuję, kochani, jeszcze raz, już się nie zapętlam i jeszcze, kochani, skupmy swoje myśli w modlitwie. Ojcze, bardzo Ci dziękujemy za ten kolejny wartościowy czas, kolejne piękne myśli z Twojego słowa, Ojcze. Dziękujemy Ci, że możemy dzisiaj wszystko badać. Od nas zależy, czy te głębokie, niewygodne dla nas sfery również wprowadzimy w życie, albo cokolwiek z tym zrobimy, Ojcze. Wszyscy jesteśmy Twoimi sługami, wszyscy jesteśmy sługami Chrystusa. Chrystus będzie nas oceniał, każdego z osobna. Jednak mówimy, Ojcze, o wszystkich rzeczach, nawet tych, które wiercą, cisną w buty duchowe, jakkolwiek by to powiedzieć. Ojcze, pomóż nam spełniać Twoją wolę, nie naszą, analizować każdą tradycję religijną, tradycję chrześcijańską, badać korzenie wszystkiego, Ojcze, byśmy się Tobie podobali. Trudno jest czasami i też pomóż nam nie oceniać drugiego. Możemy o tym wszystkim mówić, ale żeby potępić kogoś na wieczne potępienie jest nie naszym zadaniem, ale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nigdy nie chcemy stanąć na tej pozycji, byśmy tym samym sądem nie byli osądzeni. Ojcze, dopomóż nam zawsze spełniać Twoją wolę. Dopomóż nam żyć w zgodzie z Duchem Świętym, dlatego też o Niego prosimy w naszym życiu, w naszych słabościach, w naszych upadkach, Ojcze. Głównie wtedy, bo jesteśmy tylko ciałem i zdarza nam się czasami czy słowem, czy jakimś czynem postąpić źle, zgrzeszyć. Nie chcemy nigdy deptać ofiary Chrystusa, Ojcze, dlatego że no jest to coś, co nie może mieć miejsca. Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy. Prosimy o wybaczenie naszych grzechów, Ojcze, tych, których i tak pomimo tego, jako ciało Adamowe, popełniamy. Jesteśmy tego świadomi, Ojcze, że siebie nie wybawimy. Nie możemy tak postępować, by sobie zasłużyć na to zbawienie. Dlatego mamy sprawiedliwość Chrystusa, co nie daje nam zielonego światła ani pozwolenia na swobodne grzeszenie. Jest to tak, jak opisano nam w Biblii, jak świnia, która wraca do błota, a pies do swoich wymiocin, tak mocno i tak ostro. My nie chcemy iść za ciałem, ale chcemy kierować się duchem i o tego ducha prosimy. Prosimy o to, byśmy byli trzeźwi w sensie duchowym, byśmy widzieli, w jakim czasie żyjemy, byśmy byli gotowi, jak tych pięć mądrych panien z lampami, czyli byśmy świecili dla tego świata światłem Chrystusowym i mieli zapas oliwy, byli zawsze gotowi, mieli zapas Ducha Świętego Ojcze i się nim kierowali, dlatego że działanie zgodne z ciałem to grzech i śmierć. Prosimy, Ojcze, o kolejne spotkania, byś nam to umożliwił. Umożliwiaj nam jedność braterską, Ojcze, byśmy siebie miłowali, pomagali nie tylko słowem, ale i czynem. W jakikolwiek sposób jest to możliwe, Ojcze. Stanowimy Twoje ciało, ciało Jezusa Chrystusa. Stanowimy jedną społeczność, jedną eklezję. Prosimy Cię o to wszystko, abyśmy również mogli wybaczać, by Duch Święty cały czas wydawał przez nas swój owoc, swoje owoce, by to, co robimy, nie było z nas, ale z Boga. Prosimy o to w święte imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękuję jeszcze raz, kochani. W czwartek już tradycyjnie zapraszam na nasze spotkanie na Zoom o 13:30. Każdy, kochani, kto chce, jeśli ktoś nie wie, jak się połączyć na Zooma, nie wie, jak zainstalować, nie wie, jak się zalogować, proszę do mnie. Na grupie też jest takie wideo. Ja na nie wskażę, gdzie je znaleźć, które tłumaczy krok po kroku, jak zainstalować Zooma, jak się zalogować, jak się połączyć na nasze spotkania. Zachęcam, kochani, bo to są bardzo budujące spotkania. Również omawiamy tam, za przykładem ostatniego spotkania, kwestie biblijne, jeżeli takie macie i pytania. Jest to bardzo budujące. Często się modlimy za siebie, płaczemy albo się śmiejemy. Tak to powinno być. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie, kochani. Niech Wam dobry Bóg błogosławi. Amen.